Tu był nagłówek: nadmiar makijażu odstrasza. I widzimy, jakie są błędy w tym makijażu. Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Tak, rzęsy a la odnóża pająka. Konturowanie. Tak, bardzo czarne brwi przy blond włosach. Tutaj jest praktycznie charakteryzacja filmowa. Mogłaby wystąpić w thrillerze Michaela Jacksona. Ale jest to pewnie zrobione celowo do jakiejś pewnie sesji zdjęciowej, szerta. Tutaj jaki jest błąd? Oczy są pomalowane błyszczącymi cieniami, co dało taki nieszczęsny efekt, jakby się makijaż rozmazał. Także w pewnym wieku tego połysku należy unikać. Tu są przykłady z makijażu, które robiłam do sesji zdjęciowych dawno, dawno temu. Mamy właściwie makijaż powinien wyglądać tak jak druga skóra. On nie może stanowić naszej maski, która zmienia nam rysy twarzy. Bardzo delikatny. Delikatny podkład, błyszczyk, trochę tuszu do rzęs i naprawdę wystarczy, a szczególnie w waszej grupie wiekowej. Pamiętajmy o tym. Uczesanie, makijaż, pokazane właśnie są przykłady prawidłowe. To też Aneta, która samodzielnie po zajęciach już i uczesała się, i ubrała, i umalowała, i bardzo ma ładne zdjęcie do swojego nowego dossier. A tu wzięty makijaż z internetu, który też jest bardzo subtelny, dostosowany do kolorystyki bardzo delikatnej tej dziewczyny.